Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i dzisiaj troszkę luźniejszy temat może właśnie dla odmiany. Mianowicie porozmawiamy sobie o polskim serialu animowanym, który jeszcze co prawda nie wyszedł, ale dostaliśmy jego trailer i no jest to siłą rzeczy dosyć głośna produkcja, ponieważ w produkcji no w pewnym sensie bierze udział najpopularniejszy polski piłkarz Robert Lewandowski. Podobno wie, że bierze udział. Nie no, wie, słuchaj, ja przygotowując się do tego materiału, oglądaliśmy tutaj też wywiady, jakiś junket prasowy, jakieś tego typu rzeczy i Robert Lewandowski był bardzo tutaj optymistycznie nastawiony do tej produkcji. I no właśnie, to chodzi oczywiście o serial Kosmiczny Wykop, który będzie miał ten taki piłkarsko sci-fi'owy klimat. Dobrze zaczęliśmy od właśnie tutaj Roberta Lewandowskiego w ogóle, bo to jest... myślę, że ta kreskówka jest powstaje z bardzo dobrych intencji, bo tutaj jak tak słuchaliśmy tych wywiadów, przede wszystkim właśnie twórców, to swoją drogą, ale właśnie samego Roberta Lewandowskiego, no to on tutaj się bardzo cieszy i mówi, że kurczę, super, że tutaj ta kreskówka będzie promować te wszystkie fajne, uniwersalne wartości, jak przyjaźń, tam tolerancja, wiesz, empatia, sportowa rywalizacja i tak dalej, nie? I że to jest taka fajna okazja, żeby wykorzystać, i ja tutaj parafrazuję, moją popularność, żeby nauczyć dzieciaki czegoś dobrego. I myślę sobie, kurczę, bardzo fajnie, no bo dobrze tę popularność, powiedzmy, i tę markę, jaką Robert Lewandowski sobie wykreował, no tutaj przetopić na coś fajnego dla dzieciaków. Tylko, że no... no czemu to zawsze musi wyglądać jak polska kreskówka? Właśnie dlatego podkreślam od razu, że jakby nie mam nic przeciwko samemu pomysłowi, a też doceniam nawet właśnie sam... właśnie chęci stojące za tym projektem, nie? Tylko właśnie problem polega na tym, że to wygląda jak gówno. No i w zasadzie nie tylko wygląda źle, ale wręcz wygląda szkodliwie, bo jasne, fajnie, że promuje super wartości, ale wiesz, oglądasz to i widzisz tam te takie na przykład stereotypowe przedstawienia tych dzieciaków, bo to generalnie chodziło o to, że Robert Lewandowski będzie zbierał ekipę do grania w piłkę w kosmosie. Oglądaliśmy, znacie Kosmiczny Mecz, wiecie, o co chodzi. No, to mniej więcej coś podobnego, tylko że gorzej zanimowane. Więc w drużynie Roberta będą dzieciaki z różnych części świata, więc oczywiście mamy Indianina w Piropuszu, bo... Indiankę, tak. Piropuszu, czy jakąś, nie wiem, Eskimoskę w wielkim kożuchu i z iglo w tle, bo wiesz, Eskimosi wszyscy mieszkają w iglo i to jest jedyny tutaj sposób akomodacji. No i mamy tego chłopca z Afryki, który oczywiście ma jakieś chatki z gówna za sobą w ogóle i to wygląda po prostu jak najbardziej stereotypowe przedstawienie Afryki ever. I sobie myślę, kurczę, Robert Lewandowski był, myślę, że w wielu miejscach na świecie i pewnie w Afryce także, więc jestem przekonany, że doskonale wie, że no, nie każdy zakątek Afryki wygląda w ten sposób. No nie wiem, jakie są twoje wrażenia po tym zwiastunie? Mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie ten moment, gdy Polacy jak będą robili jakąś, nawet nie animacja, jakikolwiek tekst kultury, gdzie pojawiają się inne nacje, szczególnie dzieci, to nie będą się odnosić bezpośrednio do tych stereotypów takich najprostszych, nie? Bo to jest po prostu szkodliwe. I to jest już od tylu lat powtarzane. Już można to na tyle fajnych sposobów pokazać. Pokazać, że no kurczę, wiesz, dziewczynka, która jest Indianką, jest normalną dziewczynką, nie? Tylko to jest Indianką przy tym, nie? Tak samo ta dziewczynka z Eskimoska, nie? No ona zajmuje się podobnymi rzeczami pewnie, co tutaj dzieci, wiesz, z innych części świata, nie? I nie musi od razu tam, wiesz, biegać i polować na foki. No, zdzierać z nich skórę i robić sobie kolor. Tak, znaczy ja wiem, że to nie będzie jakimś też istotnym wątkiem w tym serialu, nie? To jest tylko ten punkt, który ma zarysować całość, nie? Oni później lecą w ten kosmos, tam będą grali w piłkę, uczyli się pewnych rzeczy, ale nadal jako punkt wyjściowy to jest tak tanie, plus w połączeniu z tą animacją paskudną, która, czemu zawsze musimy iść właśnie w stronę tej animacji? To zawsze muszą być te same nazwiska, nie? A wiemy, że mamy tylu utalentowanych, wiesz, twórców, którzy na przykład są po filmówce, nie? Którzy tam się zajmują animacją. Mieliśmy te przymiarki do Tymka i Mistrza, które były, nie? Mamy fajną tą animację z Wilkiem, która naprawdę, wiesz, coś próbowała zrobić z tym materiałem, nie? Jakoś się tym pobawić, coś innego, nie? Niż tylko właśnie te
rzeczy, które wyglądają jak z tego Flasha z początku wieku, nie? To tylko ładnie wygląda jak taka gra przeglądarkowa, którą się kiedyś, wiesz, zbierało, albo te krótkie animacje, które tam kiedyś było pełno tych na mini clips czy gdzieś, co się zawsze ściągało na dyskietki jeszcze. Bo to były takie czasy i to dokładnie tak wygląda, że w ogóle jakby, wiesz, czasy się nie zmieniły, nie? Jak, no, też mamy twórców Władców Mógł i no i to wygląda, wiesz, jak coś, co dokładnie wyszło od twórców Władców Mógł i jakby przez te wszystkie lata, bo kiedy już byli Władcy Mógł, to było z 15 lat temu? Ciągle staram się zapomnieć. Myślę, że ciągle za krótko. Ja też. Jezu, nie, to był, o matko. To był zły moment w historii polskiej animacji, ale no, troszkę się tym bardziej pobawić, wiesz, spróbować, żeby to było bardziej quality. Ja też rozumiem, że to, wiesz, chodzi o czas, nie? Że oni chcieli szybko sezon 26 odcinków, żeby to było małym kosztem, nie? Żeby, wiadomo, że Robert Lewandowski to sprzeda i tak będzie oglądane, nie? No, ale mówię, no, nie, dzieciakom nie róbmy tego, nie? Nie próbujmy właśnie w taki prosty sposób na nich ugrać, nie? Czegoś. No tak, bo patrzysz na to i w zasadzie nie ma... widzisz jakieś argumenty za tym, dlaczego dzieciaki miałyby oglądać coś takiego? Poza tym, że o, Robert Lewandowski, który nawet nie wygląda jak Lewandowski tutaj. Dobrze, że przypomniałeś tych Władców Mógł, bo właśnie faktycznie no to tym się zajmuje w Bartosz Kędzierski, który był też twórcą, reżyserem, scenarzystą i tak dalej tamtego serialu i no widać to podobieństwo jednak, nie? I to właśnie w stylu animacji. Właśnie technicznie no to wygląda jak taka flaszówka sprzed iluś tam lat, ale nawet estetycznie no te projekty postaci są po prostu obrzydliwe, te tła są okropne. Wiesz, to jest takie... bez pomysłu. Faktycznie to widać, że to powstało byle szybko, byle już, nie? A jeśli jest przeciwnie, jeśli ktoś faktycznie na tym myślał i wiesz, rozrysowywał projekty postaci i tak dalej, to myślę, że powinien zmienić pracę i zająć się czymś tak. Innym jednak. Wiesz, bo... że to też było uderzenie w ten czas po euro, nie? Że wtedy będzie, wiesz, gorąco... Wiesz, miał być temat piłki, miał być gorący, Robert Lewandowski, wiadomo, miał coś tam ugrać i to miało być popularne. No zmieniło się trochę... krajobraz świata się zmienił i już no tak nie będzie, jak miał być. I ten serial będzie jeszcze gorzej przez to wyglądał, nie? Bo on się pojawi całkowicie tak z tyłka. Nagle, o, Robert Lewandowski teraz będzie ratował wszechświat, nie? I o, nie, źle to wygląda. Nie lubię, jak się, wiesz, do dzieci podchodzi w taki sposób, nie? Jeśli chodzi o media, że to ma być właśnie szybko, proste, bo to jest dziecko. No i tak to obejrzy, nie? Bo to puścisz, niech sobie leci. Nie? Nieważne, jak to wygląda, nie? A nie powinniśmy tak robić, bo dzieciaki też... powinny zasługiwać na coś, co wygląda naprawdę, wiesz, quality konkretnie, nie? Nie, no to jest takie przeświadczenie, nie? Że jak chcecie zdać dzieciaków, a to zróbmy cokolwiek i tak będą oglądać, nie? Tylko, że problem jest taki, że jasne, może jeszcze nasze pokolenie, jak leciało coś w telewizji animowanego, to oglądaliśmy, bo nie było nic innego, nie? I dopiero potem z czasem pojawiała się konkurencja tutaj w temacie animacji, ale jeszcze pamiętam te czasy, wiesz, że jak, nie wiem, była sobota rano, to się oglądało ten jeden blok animacji, nie wiem, na TVP1 czy 2 i tyle, nie? I cokolwiek tam leciało, to i tak trzeba było oglądać, no bo animowane. Natomiast no dzisiaj dzieciaki mają tyle alternatyw, na dobrą sprawę, jak nie będą chciały oglądać, wiesz, nawet te młodsze naprawdę dzieciaki, nie? Takie, które jeszcze mogą być naprawdę zainteresowane animacją w tym stylu, no to sobie odpalą komputery, odpalą sobie na YouTubie cokolwiek, nie? Klipy udostępnione przez Cartoon Network, jakiejś innej kreskówki, czegokolwiek i mają na wyciągnięcie ręki dużo lepsze rzeczy niż coś, co myślę już nawet dla dzieciaków będzie wyglądać słabo. Bo mają to porównanie jednak, nie? No mają, wiesz, oni są wychowani na całych kanałach, które prezentują ci zagraniczne kreskówki, nie? Ten mini Disney XD, nie? I inne takie rzeczy, gdzie naprawdę jest kupa... kreskówek, filmów, które wyglądają konkretnie, nie? Które mają jakiś swój styl, które wyglądają dobrze przede wszystkim, nieładnie się ogląda i nagle masz przeskok na to, wiesz, na tą polską paszę i patrz, tutaj Robert biega za piłką. Wie? I to też jest straszne, bo my mamy jednak cholernie rozwiniętą kulturę animacji w Polsce, nie? No, wiesz, lata 60., 70., 80., nie? To było kupa dobrych rzeczy, nie? Wszystkie Reksie, nie Reksie, to są kreskówki, które wyglądały naprawdę jak na swój czas fenomenalnie, nie? Tam się twórcy naprawdę starali, żeby to wyglądało dobrze i nawet jak to oglądasz dzisiaj, to wygląda jakoś, nie? Ma styl i nie wygląda jakby coś, co jest przestarzałe, nie? Widzisz tą kreskówkę, widzisz trailer tego i to wygląda jak coś, co wiesz, ma już dobre 20 lat i już wtedy nie chciałeś tego oglądać. Jak te, wiesz, te wszystkie gry budżetowe, które zawsze do gazet wychodziły, bo FIFA wychodziła i były jakieś mistrzostwa i zawsze Polacy, wiesz, musieli wypuszczać za grosze te gry tanie, nie? No i to wygląda jak taka gra za grosze z koszyka w Biedronce.
To jest, powiedziałbym, że to jest ekwiwalent Liga Polska Manager, gdzie się wszystko robiło, wiesz, wpisujesz tam cyferkę, albo przesuwając jeden suwaczek. No, mam wrażenie, że wiesz, że po prostu to jest zrobione tak, wiesz, tanim kosztem, żeby szybko zrobić cokolwiek. Co zresztą dziwnie się oglądało wypowiedzi twórców, którzy tutaj też snuli jakieś wielkie plany, że to jest ten projekt, który myślę, że wypali. A nie wygląda jak coś takiego, nie? Natomiast mam wrażenie, że to w zasadzie robi też złą reklamę samemu tutaj zainteresowanemu głównemu, nie? Robertowi Lewandowskiemu, który myślę, że jako gość, który reklamuje masę rzeczy w zasadzie i to zwykle są jakieś wysokoprofilowe produkty, no bycie kojarzonym z czymś, co wygląda jak taki, wiesz, wyprysk po prostu zrobiony po taniości, to nie wygląda dobrze, nie? Nawet jeśli stoją za tym dobre intencje, po prostu, wiesz, przekucie tutaj tej swojej popularności w jakąś fajną treść dla dzieciaków, no to jednak też sposób tego wykonania, no zresztą już widać po tym zwiastunie, który ma tam, ma 86 kciuków w górę i prawie 800 w dół, że no to przyjęcie nie jest zbyt pozytywne i pewnie no głosują na to takie stare byki jak my, ale podejrzewam, że znając życie dzieciaki też nie podejdą tego jakoś super entuzjastycznie. Znowu od tematyki już abstrahuję, nie? Bo to naprawdę może być ok napisane, nie? Może mogą być te wartości, o których jest mówione, nie? Mogą być przekazywane bardzo dobrze. To jest super rzecz, nie? Żeby tak wykorzystać znanego zawodnika, nie? Ale kurczę, no to mógłby być produkt, który mógłby, wiesz, na zachodzie zrobić, być popularny, nie? Szczególnie wiemy, jak popularność jest, nawet już nie mówię o samych Niemczech, nie? Ale na całym świecie Lewandowski jest cholernie popularny, nie? Gdzieś tam w Turcji, gdzieś tam w Ameryce Południowej też, nie? No są miejsca, gdzie jest cholernie popularny Lewandowski, nie? I ten serial by można było, wiesz, gdzieś popchnąć na zachód, rozreklamować trochę polską animację. A wiesz, że to nie przejdzie nigdzie, no bo nie jest w ogóle konkurencyjne, nie? Z innymi rzeczami, które powstają. No i to jest smutno, bo to jeśli masz takiego zawodnika, już się zgodził na to, nie? I jest naprawdę tym widać, że jest rozochocony, bo widać, jak Lewandowski się wypowiada, nie? A on jednak jest takim gościem, który jest zawsze, wiesz, jakoś tam emocjonalnie troszkę wytłumiony, nie? Wie jak, wiesz, spokojnie powiedzieć wszystko w wywiadach, a tutaj widać, że go to troszkę bardziej jara, nie? No i szkoda takiej straty, takiej sytuacji, nie? Bo wiesz, że to się już nie powtórzy, nie? Pewnie będzie jeden sezon i zamykają, no. Tak, no bo wiesz, z jednej strony to jasne jest euro, z drugiej strony no sam Robert Lewandowski jest teraz, no można powiedzieć u piku swojej formy, nie? W zasadzie no nie wiem, może wiesz, będzie jednym z tych długowiecznych piłkarzy, którzy tam kurczę do 40 będą kopać i strzelać bramki w najlepszych ligach, ale no mówmy się, no teraz będzie już tylko gorzej, nie? Zwykle kariera piłkarza wygląda w ten sposób, że jednak jak się przekroczy tą barierę wieku, no to później już jest coraz gorzej. Natomiast no to byłby idealny moment, nie? Bo mieli, no jasne, no euro w tym momencie jest przełożone, więc to jest jedna kwestia, ale gdyby to się tak idealnie zbiegło, mielibyśmy zawodnika w tak dobrej formie, o którym się regularnie mówi, nie? W serwisach newsowych i tak dalej. Byłoby euro, o którym też rzeczywiście by serwisy mówiły. Jeszcze jakby dołożyć do tego udaną animację, która, wiesz, byłaby w stanie, która by dobrze wyglądała, która by z jednej strony promowała piłkarza, z drugiej strony promowała tutaj te wartości, o których była mowa, ale też potrafiłaby na przykład pomóc w promocji właśnie polskich twórców, nie? Którzy mogliby być tutaj zaangażowani. No to mógłby być z tego naprawdę fajny projekt i coś, czemu można by naprawdę przyklasnąć. No a w tym wypadku w zasadzie nic nie wypaliło, co mogło nie wypalić, nie? No, przy tym wszystkim. Jeszcze wspomniałeś o tym, że mamy tradycję animowaną. No kurczę, przecież ja pamiętam, jaki miałem mindfuck ostatnio, jak odkryłem, że w latach 70. studio Semafor Łódzkie robiło klatkowe muminki, które potem zdaje się, że właśnie Skandynawowie przejęli, dorzucili tam dubbing i sprzedawali to, nie wiem, parę lat temu, wiesz, jako współczesną animację i za cholernie nikt by się nie zorientował, to wyglądało po prostu tak dobrze, nie? Więc no, wydaje mi się, że a biorąc pod uwagę, jak aktualnie dobrze stoimy pod względem, w zasadzie generalnie jeśli chodzi o kulturę, bo i gry, wiesz, wychodzące z Polski stoją na wysokim poziomie, i filmy. I ostatnio serialowo też się naprawdę poprawiło, nie? Regularnie jakieś ciekawe produkcje wychodzą. Wydaje mi się, że ta animacja to jest jeszcze coś, co do mainstreamu się nie przebiło, nie? Jeśli chodzi o powiedzmy, takie mainstreamowe zainteresowanie.
taki projekt mógłby w tym pomóc, no ale jeśli znowu po prostu będziemy się kisić w tych Władcach Much i estetyce tutaj z nimi związanej, no to myślę, że ten stan się nie zmieni. Tak, szczególnie, że to też no już abstrahując od tej animacji, to w ogóle nie zachęca na poziomie, wiesz, fabuły, konstrukcji. Widać, że te dialogi też są. Wiesz, to też jest, że stare dziady oceniają, wiesz, animacje dla dzieci. Dzieciaki tam obejrzą te 20 minut i nawet nie zwrócą uwagi. O, było fajnie, Robert kopał i przeszło, wyszło. No ale kurczę, no, to też jednak musi mieć jakiś poziom, nie? I jak patrzysz tak z boku, bo to jednak dzieciom zostaje w głowie. I zależy, co im przekazujesz, nie? I to można mówić, że o, to nie jest dla was, nie? To po co się wypowiadacie? Ale no kurczę, te dzieciaki też muszą jednak dostawać konkretną rozrywkę, nie? To musi mieć konkretny poziom, żeby zawsze im jakaś nauka została. Nawet jak są dobre intencje i chcą coś dobrego przekazać, no to muszą to przekazać w konkretny sposób, nie? Żeby to było no i w jakiś sposób, wiesz, inteligentne, angażujące. A tutaj, no kurczę, nawet mamy tego, wiesz, dzieciaka już tutaj leży, który jeździ na wózku, nie? I to jest super sytuacja. Możesz pokazać, że wiesz, że on naprawdę, chociaż jest na wózku, wiesz, może nie wiem, stać na bramce czy coś takiego i sobie radzi w jakiś sposób. Nie ma tam jakiś, nie wiem, dostał jakiś super wózek czy coś takiego, bo to się najczęściej zdarza, nie? I to jest, wiesz, to jest dobra sytuacja, bo no, wiem, że te dzieciaki jeszcze minie trochę czasu, zanim będą, wiesz, jakieś wszczepy, jakieś, wiesz, egzoszkielety czy coś takiego, nie? No oni, wiesz, że no, są wskazani na ten wózek. Jak dostajesz ten super wózek, nie? No to już możesz pokazać, że wiesz, że. To wiesz, to i tak jest dyskusyjne, tak, nie? No bo no, wiadomo, że nie każde dziecko dostanie super wózek, ale to. No nie, przynajmniej jest wózek. Ale wiesz, ale to jest jakieś po prostu, wiesz, dopakowanie, ale żeby, wiesz, żeby nie robił z niego jakiegoś super bohatera czy coś, nie? Ale po prostu w jakiś sposób wzmacnia, nie wiem, żeby to był wyczynowy wózek czy coś takiego, no bo są wyczynowe wózki, nie? Który mu pomaga w jakiś sposób po prostu brać udział w tych zawodach, nie? I to było super, nie? A tutaj od razu pierwsza rzecz to masz super wszczepy w nogi i już... To po co był dzieciak wprowadzony, wiesz, który jest na wózku, nie? Który, gdzie ten kiedy wątek miał coś przekazać. Kiedy palca odejmujemy mu ten problem, nie? Tak. To, wiesz, to nie jest w ogóle pokazane, jak sobie radzić z tym problemem, nie? Tylko masz proste rozwiązanie od razu na sam początek, nie? O, odhaczone, bo mamy kogoś niepełnosprawnego, mamy tutaj tego, nie? No, wydaje mi się, no właśnie to jest też coś, co mi się wrzuciło w oczy praktycznie od razu, nie? No bo okej, te etniczne stereotypy są zabawne wręcz, ale powiedzmy, że na tym etapie, biorąc pod uwagę, że to pewnie jest skierowane do naprawdę małych dzieciaków, no to nie jest jakoś bardzo szkodliwe, nie? No bo mówmy się, no jak dzieciaki jakby kultura i tak zbudowała jakiś tam stereotyp rozmaitych nacji. Tak, tu i tak jesteśmy dalej, bo na przykład dzieciaki jesteśmy już tak. nie jest w tej sukience ze słomy, nie? Czy tak. To już... No. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tego chłopca na wózku, no to jest moim zdaniem właśnie mega szkodliwe, nie? No bo jaki to buduje przekaz, nie? Że okej, będziesz przydatny tylko w momencie, w którym dostaniesz super tutaj implanty, które ci naprawią nogi i będziesz mógł chodzić normalnie, wtedy jest wszystko okej, nie? I wiesz, i faktycznie niepełnosprawne dzieciaki, które będą to oglądać, no to w zasadzie ta kreskówka im powie tylko i wyłącznie to, że no jak uda się naprawić tutaj te waszą niepełnosprawność, no to wtedy będziecie mogli tutaj Czekajcie, kiedyś może technologia tak pójdzie do przodu, że... No, też że Robert wam da tutaj wszczepić. Tak. Wszczepić wobec dokładnie dzieciaka, okay, który się spotyka z Lewandowskim i gdzie są jego wszczepy, nie? Gdzie są ten... Tak, i... No właśnie, a wydaje mi się, że po pierwsze, nie jestem pewien, chyba nie istnieje, wiesz, nie istnieje chyba... Piłka nożna rozgrywana na wózkach. Istnieje koszykówka, ile dobrze kojarzę, nie? Z zawodnikami na wózkach. Ale można było w takim razie nie... Jeśli bardzo chcieli tutaj włączyć taki wątek i mieć dzieciaka, który ma jakąś niepełnosprawność, co myślę, że jest też jak najbardziej tutaj na poziomie pomysłu jest bardzo dobrym rozwiązaniem, to można by faktycznie sięgnąć po rozgrywki, które mają miejsce. Jest coś takiego jak Amp Football, gdzie zawodnicy są po amputacjach i wiesz, i grają tutaj, korzystają z takich specjalnych kul, nie? I teraz można by faktycznie pokazać, że niepełnosprawna osoba, mając dalej tę niepełnosprawność i bez naprawiania jej w taki, no, łatwy sposób, jakby dalej jest przydatna na boisku i dalej, wiesz, jest może, powiedzmy, interesując się futbolem, zakładamy, że się interesuje, no dalej tę swoją pasję rozwijać, nie? Zresztą, no, to jest, myślę, całkiem fajny wątek, który uczy dzieciaki, nie? Że jakby niepełnosprawność fizyczna nie do końca, nie zawsze sprawia, że musi rezygnować z tego, co lubisz. No. Tak, że nie musisz właśnie takich magicznych rozwiązań technologicznych, gimików, tylko, no, po prostu możesz...
w takim stanie, jakim jesteś, możesz brać spokojnie udział, wiesz, w zawodach sportowych, nie? No nie jesteś całkowicie sprawny, nie? Ale dalej możesz coś dodać od siebie w takim stanie, w jakim jesteś, nie? I to jest ważny przekaz, a tutaj już na początku już trailer ci to zdradza, że wiesz, że to będzie zabrane, nie? No to jest szkoda, bo to jest taki festiwal straconych szans. Przynajmniej, ja mówię, cały czas oceniamy trailer, nie? Ale no już tutaj za dużo rzeczy jest takich wrzuconych, które ci ten projekt po prostu bombardują, nie? Ja w ten projekt naprawdę na początku wierzyłem. Jak była pierwsza informacja, jeszcze nie widziałem trailera, niczego. Mówię, Robert Lewandowski bierze udział w takim projekcie, chce przekazać wartości dzieciakom, nie? I mówię, no fajnie, nie? Fajnie, że się angażuje, nie? Mamy tylu zdolnych animatorów, którzy mogą zrobić z tym naprawdę super rzeczy, nie? Coś, co się pokaże na świecie i nagle wiesz, o, Kędzierski jednak robi, okej, dobra, już wiem, o co mniej więcej będzie chodziło. Nie, no właśnie o to chodzi, nie? Że to mogłaby być naprawdę fajna platforma do zrobienia czegoś naprawdę, naprawdę fajnego. No bo wiadomo, że Lewandowski nie robi tego tutaj dla jakichś wielkich zysków, no bo umówmy się, no to nie jest coś, co TVN mu tutaj nie zapłaci za to. Nie, dobry chłopak, kurczę. No. Ale wiesz, gdyby to się rozwinęło, myślę, że biorąc pod uwagę tutaj znajomości i kontakty naszego tej piłkarza, myślę, że spokojnie można by się doczekać jakichś występów gościnnych. Można by rozbudować tą formułę i faktycznie mogłyby się tam pojawić też inne drużyny na przykład. No ale tak jak to wygląda, to ja bym się wstydził, żeby ją pokazać komukolwiek, więc... No ale ponownie, może cała kreskówka będzie super, nie? Może, nie wiem, scenariusz, który za nią stoi, jest mega i się tylko zdziwimy. Byłoby miło, aczkolwiek to też nie naprawi tej fatalnej animacji, nie? No nie wiem, ja to zgodzę się z tą, że to jest trochę stracona szansa. Wydaje mi się, że w ogóle sam ten bazowy koncept na zasadzie, że o, mamy piłkarza, który zbiera ekipę złożoną z jakichś dzieciaków, a potem po prostu gra sobie z nimi, no to jest tak prosty koncept, który zawsze by działał, nie? Tak, ale wiesz, to mógłbyś bez kosmosu nawet zrobić, nie? Po prostu. Jak sobie grają w piłkę, nie? Jakie są zawody czy coś, jak Tsubasa, nie? Można by to było podkręcić jakąś akcją czy coś takiego, no, tak jak było w tych, no właśnie w Tsubasie czy w piłce w grze, ale nadal nie trzeba było, mówię, bez tego kosmosu, bez tych, wiesz, magicznych wszczepów, bez innych takich kombinacji, nie? No masz już Roberta Lewandowskiego, który chce przekazać pewne wartości, nie? To jest samograj dla mnie, no to jest naprawdę ciężko zepsuć, nie? No właśnie moje pytanie brzmi, z kim te dzieciaki będą grać? W sensie z kosmitami innymi? Chyba tak, bo tam jest... Były jakieś zdjęcia promocyjne i tam były jakieś takie potwory trochę przypominające te z kosmicznego meczu. No bo to jest żyna ostra z kosmicznego meczu, tutaj nie ma co ukrywać, nie? No dobra, ale wiesz, w kosmicznym meczu miałeś animki, które grają z tymi potworami, z tymi kosmitami, ale tutaj masz dzieciaki, które mają, nie wiem, symbolizować tutaj wszystkie dzieci świata najwyraźniej. Które będą walczyć z kosmitami, ja nie wiem, co to ma przekazać. Może walczą, wiesz, będzie wszechświat zniszczony, który przegra. I to by było, to by była wysoka stawka. To bym oglądał każdy odcinek, jakby naprawdę, wiesz, umierały wszechświaty, nie? No. Masz jakiegoś Shansunga, nie? Your soul is mine, nie? No. Ale może to nie jest głupi pomysł po prostu, może ktoś to podłapie po prostu z innych, ktoś inny na świecie i zrobi z tego coś ciekawszego. Nie wiem. Zlatan Ibrahimowicz. O, on lubi przekazywać pozytywne wartości, nie? Więc będzie może wyjdzie wtedy lepiej. No dobra, tyle chyba, jeśli chodzi o tę produkcję. Raczej nie będziemy, no nie wiem, zobaczę recenzję, zobaczę wrażenia, tak? Raczej nie sądzę, żebym się chciało to oglądać. No właśnie, to będzie miało swoją premierę zarówno na TVN-ie, jak i na 7C, jak i na player.pl, więc jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić, a nie, na przykład nie ma telewizji, no to może na przykład sprawdzić właśnie przez play.pl. Jeszcze nie jest, chyba nie jest powiedziane, kiedy dokładnie zadebiutuje. Czy jest? Nie, nie jest jeszcze. We wrześniu. O, na razie wiemy tylko tyle, że we wrześniu. Tak, kurczę, to jest, jeszcze tylko dodam, że jest ten serial, kurczę, który kiedyś przelotem tylko widziałem, jakiś odcinek, ten Super Strikers. Jest taki, gdzie tam chyba Cristiano Ronaldo też się pojawia, nie? I to jest takie, kurczę, dosyć dynamiczne, wygląda ciekawie i no ciekawe, jakie, wiesz, będzie zderzenie, bo to jest cholernie popularny serial z tego, co kojarzę. Też dużo jakiegoś merchu z tym widziałem. Wiem, że to u nas też wychodzi na DVD. Super Strikers. Kurczę, właśnie ten. Cristiano Ronaldo bardzo pasował do czegoś takiego, nie? No i on w sensie... z tego co kojarzę, to on tam się pojawia jako zawodnik. Widzę, że Cristiano Ronaldo to launch animated series Striker Force 7 based on himself.
w maju 2018 roku, to już chyba... To już chyba było. To widzisz. No też trochę chyba niewykorzystana sytuacja, bo o tym nie słyszałem za dużo, nie? Pamiętam, że on właśnie brał udział w jakimś projekcie, nie? I to nie wiedziałem, że to był to Super Strikers, teraz nie pamiętałem, nie? Czy coś innego, ale widzę, że jednak swój projekt jakiś robił. No i też... Widzę, że komiks wyszedł. Ale nie widzę animacji żadnej, nic takiego, ale widzę komiks za to, więc można sobie kupić komiks z Cristiano Ronaldo, który jest super bohaterem tutaj. Ale to jest cholernie dziwne, nie? Że nie ma jakiejś takiej naprawdę znanej, nie wiem, animacji czy filmu pełnometrażowego, animowanego, nie? Z jakimś znanym piłkarzem. Przecież kurczę, taki Messi, Ronaldo, nie? To by były same graje. Tak, kurczę, to jest ciekawe, z czego to wynika, nie? No bo biorąc pod uwagę, wiesz, tą rozpoznawalność taką ogromną i fakt, jaką wartość reklamową mają gęby tych piłkarzy, jak wiesz, jakie imperia w zasadzie mają za sobą reklamowe, no to aż dziwne właśnie, że do tego pakietu nie dołączają tego typu rzeczy. Tak, bo to wizerunkowo to jest fantastyczna rzecz dla zawodników, nie? Plus, to jest też takie unieśmiertelnienie jeszcze większe w pewnym stopniu niż to, co już do tej pory osiągnęli. I samo to, że piłka nożna, wiesz, takie ważne te właśnie te nauki, nie? Z niej wychodzą, nie? Dobro, przyjaźń, gra drużynowa, fair play, nie? No to jest idealne, żeby to przekazać za pomocą kreskówki, nie? I aż dziwne, że nie ma jakichś znanych filmów, nie? Na ten temat. W ogóle, że sportowych nie ma takich kreskówek, filmów. No mieliśmy, wiadomo, Japończycy zrobili najlepsze, co jest najdziwniejsze, bo u nich ta kultura piłki nigdy nie była aż tak rozwinięta. Wiemy, że lata 90. to dopiero rozwój ten piłki, nie? Tam klubowej w Japonii. I kurczę, też z koszykówką mieliśmy jeden kosmiczny mecz, teraz jest drugi w produkcji. No, dziwne, że akurat w tą stronę nie idą twórcy. Może nie ma w tym pieniądze po prostu. No. Może, wiesz, może nie opłaca się wychowywać sobie. Znaczy, jeśli chcesz zrobić właśnie coś. Może tak jest, nie? Że może jeśli chcesz zrobić coś takiego właśnie raczej korzystnego wizerunkowo bardziej, nie? Czyli właśnie animacje w tym stylu, o której tutaj mówiliśmy. No to okej. Okay. Natomiast może jeśli chcesz, wiesz, włączyć taką kreskówkę do swojego tutaj medialnego imperium, tego reklamowego imperium, to zwyczajnie nie opłaca się wychowywać może, wiesz, nowych fanów, nowych odbiorców, kiedy no, ty się już powoli raczej zwijasz, nie? Z karierą i raczej będziesz zajmował się czymś innym, a nie bieganiem za piłką. Tak, lepiej jakieś ubrania czy izotoniki. Tak, potem raczej będziesz się zajmował tutaj poważniejszymi rzeczami, tak? Będziesz chodził w tym garniturze, albo będziesz agentem piłkarskim, albo menadżerem, albo w ogóle pójdziesz sobie w jakieś inne biznesy. Bo ty, których już wychowałeś, to później sprzedajesz właśnie garnitury, perfumy i takie rzeczy, to się dalej kręci. Potem sprzedajesz swoje rzeczy nowym piłkarzom, którzy się pojawiają i wiesz. A wydaje mi się, że dzieciaki raczej nie jarają się, wiesz, karierami, nie wiem, trenerów, nawet jeśli wcześniej byli wybitnymi piłkarzami, tylko raczej samymi piłkarzami. Może kwestia tego. Wydaje mi się, że prędzej czy później, biorąc pod uwagę, ile rzeczy potrafi reklamować Ronaldo czy Messi, łącznie z chipsami, które się wydają najmniej sportową rzeczą, jaką można reklamować, to coś takiego by się prędzej czy później pojawiło. Natomiast też, tak jak wspomniałeś, na gorszą sytuację tej kreskówki naszej kosmicznego wykopu, no też wpływa fakt przełożenia euro, no ale też ligi się ostatnio też... przełożyły, tak, na jakiś czas. Wcześniej była mowa o tym, że no tam na początku czerwca wystartują znowu, teraz już wcale nie wiadomo. Nic nie wiadomo, co do końca, co zamkną, kto coś dostanie, nie? Tutaj akurat na tym może najlepiej wyjść Lewandowski, bo on w tej chwili, jakby mieli na przykład złotą piłkę przyznać za czas do tego momentu, nie? On teraz wiadomo, że ma kontuzję, ale to też trafiło w takim momencie, gdzie no on by miał jeszcze trochę konwalescencji. I wiesz, jak będą nawet wracać rozrywki, to on już będzie, wiesz, w formie, w sile, żeby dalej tam dograć. Plus do tego momentu, który teraz mamy, no to on sobie już, wiesz, i bramkami, i wszystkim, no podbił, wiesz, status bardzo wysoko, nie? On jest w złotym bucie, jest drugi za Ciro Immobile, nie? Tylko znowu, no Immobile, za Immobile nie idzie taka sława, nie? Ten medialność. Messi jest tam 6 bramek za nim, plus no zaraz też mistrzostwo Niemiec i wszystko, więc kurczę, to by wiesz, jakby mieli przyznawać złotą piłkę w tym roku, to Lewandowski podium, czemu nie? No są właśnie no, to jedno miejsce, które zawsze zostaje między Ronaldo i Messi. Tak, w ogóle to jest też ciekawe, nie, że pojawia się taka sytuacja jak teraz na przykład. Zresztą nawet w Anglii, gdzie mówi się dużo o tym, że Wielka Brytania raczej dosyć tak
luźno podchodzi na razie do tej kwestii nierozprzestrzeniania się, czy raczej zatrzymania tego rozprzestrzeniania się wirusa. I nawet tam, wiesz, no już bardzo szybko się pojawiły działania ze strony Premier League, żeby no, powiedzmy, no, wprowadzić pewne działania, które miałyby to ograniczyć. Szczególnie po tym, jak, nie wiem, Mikel Arteta okazał się w tym momencie zarażony, nie? Tak, jak już wiesz, jak już to jest ten moment, jak już znani zawodnicy zaczynają chorować, nie, tam też Hudson-Odoi, nie? Ale wiesz, zawodnicy zawodnikami, nie? Ten gość Chelsea, ale właśnie masz trenera, nie? Znaczy menadżera, który no nie biega nawet po murawie do końca, a no wiadomo, z iloma zawodnikami ma kontakt. No właśnie, nie? Nawet Premier League tutaj wprowadza jakieś zmiany. Zresztą, to, szczerze mówiąc, i tak mnie zaskoczyło, bo znając Premier League, to ja się spodziewałem, że oni powiedzą tak, dobra, to na razie zatrzymujemy rozgrywki, a wrócimy sobie w sierpniu i dokończymy to, nie wiem, w Emiratach Arabskich, albo w USA, albo coś w tym guście, nie? Co wciąż jest możliwe mimo wszystko, nie? Natomiast to mi się wydawało po prostu pierwszą rzeczą, jaką Premier League ogłosi, bo to by było im nawet bęga na rękę, nie? Jak pojadą sobie gdzieś właśnie do jakiegoś kraju arabskiego, czy nie wiem, do Chin, albo do Korei, no, do Chin może nie, ale do USA czy gdzieś i zarobią, wiesz, 5 razy tyle na wyświetlenie tych meczów niż normalnie. Tak, tu jest też ten problem, że oni muszą to wszystko domknąć jak coś do końca czerwca, nie? Bo wtedy się kontrakty kończą piłkarzom, nie? Bo to jest ten koniec czerwca, nie? To tak, koniec czerwca, to jest ten miesiąc, nie? Gdzie koniec kontraktów i oni mogą sobie, wiesz, odejść bez problemu po tym terminie. Więc tutaj to będzie takie domykanie i jeśli, wiesz, no też zależy, jeśli będziemy męczyć z tym cholestem, które mamy, nie? A tutaj też końca nie widać na razie. Tak, no wiadomo, w Premier League jest taka specyfika, że w momencie, w którym jakiś klub wchodzi na przykład do tej ich pierwszej ligi, no to no, do ich ekstraklasy oczywiście, no to dostaje taki zastrzyk gotówki, że to dużo zmienia na rynku tutaj transferowym, nie? W momencie, w którym klub wie, że dostanie te pieniądze, to natychmiast już te ruchy transferowe ruszają. W momencie, w którym by musieli czekać z tym do sierpnia, no to zrobiłoby problem. No i zobaczymy. Największy poszkodowanym, myślę, tego że mamy przerwę. Myślałbym, że Liverpool, ale Liverpool ma zbyt dużą tą przewagę i nie przerwą, wiesz, że nie przerwą rozgrywek, nie powiedzą, dobra, to nie kończymy, nie ma w tym roku. No, ale mogliby tak zrobić spokojnie, jak Shearer mówił, nie, że takie jest wyjście, wiesz, sezon jest niedograny, nie, jak albo anulujemy, albo dociągniemy, jak się nie uda dociągnąć, no to trzeba anulować całkowicie, cały, nie, to, Jezu. Ale wiesz co, paradoksalnie ja sobie myślę, że kurczę, sporo Manchester United na tym traci teraz, bo oni są na gazie. Ostatnio mieli naprawdę sporo dobrych meczów. Wbili na tą piątą pozycję. Piąta pozycja w tym momencie daje, wiesz, awans do Ligi Mistrzów. I w tym momencie, wiesz, jest ta przerwa, nie? Więc znowu jakby piłkarze nie trenują. Znaczy trenują pewnie indywidualnie, nie, ale nie mają normalnych treningów, więc ta cała forma, to budowanie tutaj, no będzie trzeba to w zasadzie od zera budować, nie? I może to się okaże, że wręcz dobrze im zrobi taki mały odpoczynek, ale no może być też wręcz przeciwnie. Często to prawo serii działa tak, że dopóki nie przyjdzie jakaś przerwa reprezentacyjna czy coś takiego, no to... Ale ja już wiedziałem, jak mówię, jak wiesz, Bruno Fernandes jest w takim gazie, mówię, znaleźli nowego Cristiano Ronaldo, co teraz będzie? No pandemia, bo co innego? Co? Wiesz... No, ale po tylu latach znaleźli, wiesz, swojego nowego Portugalczyka złotego. I... A szukali, próbowali, kombinowali, tak, wszystkich. Mieli tego, wiesz, Lingenardo tylko i nikogo więcej. No trwało to trochę. No ale już też były takie sytuacje, że wiesz, transfer działał przez pierwsze, nie wiem, pół roku, nie? A później nagle się okazywało, że kurczę, coś jest nie tak. Tylko, że no, ten gość akurat gra naprawdę, naprawdę nieporównywalnie lepiej. No ale wydaje mi się, że tutaj ten Liverpool raczej jest bezpieczny, co mnie oczywiście nie cieszy, no ale to już się chyba czas pogodzić z tym niestety. To ten sezon, już musi być. Tak, jak wiesz, jak Liverpool wygrywa mistrzostwo, no to już trzeba pandemię po prostu zrzucić na ziemię, bo to już powinien być koniec świata w tym momencie. No to słuchaj, to jak już tak jesteśmy, gadamy o takich około piłkarskich pierdołach i mam jeszcze, widzę 34 minutę tutaj na swoim liczniku, no to jeszcze jak tam u ciebie sytuacja. Ja bym chciał, żeby ten sezon anulowali, a jednak w Serie A.
Bardzo poproszę, żebyśmy o tym zapomnieli, nie? Bo wiesz, teraz minęli w najgorszym momencie, bo teraz już nie mogą na piątkę zwalać winy, nie? Przez kilkanaście meczów było łatwe, to było bardzo łatwe, nie? To no. Wina piątka, on nie biega, leniwy, Ibrahimowicz tutaj próbuje, a tu się nie da z nim, nie? Piątka wyrzucili, gdzie piątek sobie dalej nie radzi, bo Klinsmann go oszukał. I teraz grają Ibrahimowiczem i dalej nie ma nic, nie? To jest, Jezu, najsmutniejszy okres. No, najsmutniejszy okres. Ten okres trwa 10 lat już, ale... Ale zresztą ty znasz ten ból, bo no Manchester tak. miał to samo, nie? Ale teraz troszkę zazdroszczę, bo tak jak ogląda Manchester, co się u nich dzieje, nie? I wiesz, Greenwood, ci wszyscy młodzi, no to naprawdę fajnie wygląda. Znaleźli sobie tego rozgrywającego w końcu z prawdziwego zdarzenia. No a u mnie nic praktycznie nie działa, nie? Mam tego jednego Theo Hernandeza, który jest fantastyczny, ale ile można, wiesz, jednym obrońcą grać na ataku, nie? Kurczę, najlepszy strzelec obrońca, no to... No, więc ja ten sezon już jest na straty i to jest po prostu karygodne, żeby aż tak źle grać. Ale to wiesz, to jest wina tego, że no dalej jest marionetkowy trener, nie? Już dawno powinno być to ryzyko, nie? Bierzemy trenera z prawdziwego zdarzenia, żeby to ułożył, nie? No nie można przeskakiwać, wiesz, z jakiegoś, o, dawny piłkarz, bo kiedyś był dobrym piłkarzem, to będzie coś grał, jak było, wiesz, z tymi wszystkimi Seedorfami, Inzagimi, z Gattuso, nie? No, tego się nie da. Teraz znowu ten Pioli, który, o, przecież on grał tam, wiesz, z jednymi drużynami całkiem nieźle, więc może u nas coś zrobi. Nie, no tutaj to już trzeba, wiesz, porządną kasę zainwestować, bo nadal to są zawodnicy, których można ustawić, nie? Ale tam nikt nie myśli o tym, że musi być ktoś, kto ich weźmie za pysk, powie im, co mają robić, nie? I oni będą to robić. A tutaj mamy trenera, który no jest, bo jest, żeby ktoś był w protokole meczowym, że jest trenerem. Prawdziwym trenerem jest Ibra, który wszystkich ustawia na boisku, ale no umówmy się, to typ ma już, wiesz, swoje lata i on nie może grać na 100%, nie może znowu zapieprzać, wiesz, żeby wszystko no, robić za wszystkich. Nie. No. Nawet, wiesz, no, on jeszcze jak będzie starze grał, no to on już miał tą pozycję tego typa, który ma tam wejść i jasne, no zagrzać tak. tych typów na boisku do walki, ale to no, nikt nie liczył, że on sam będzie na plecach niósł zespół, nie? No, tak, a no, tutaj już, liczą. To jest najgorsze, że w Milanie no. liczą, że on będzie tym zbawcą. 38-letni gość, nie? No, to... no ja wiem, że ta Liga Włoska ma tą specyfikę, że tam w zawodnicy są generalnie bardziej długowieczni niż gdziekolwiek indziej, ale no... No, to wydaje mi się, że to, wiesz, to by jeszcze miało sens, gdyby on poszedł do jakiegoś klubu, który tam gdzieś jest, no, który nie ma takich ambicji, tak, jak Milan. No, pytanie, jakie ambicje ma Milan w tym momencie, no. Ale no, wiesz, zwykle wychodzenie z kryzysu u takich drużyn, szczególnie jeśli to się utrzymuje długo, no, to polega właśnie na zbudowaniu ekipy, która nawet nie musi składać, wiesz, z najdroższych, najlepszych piłkarzy, ale takiej drużyny, która będzie w miarę równa, nie? Tak, musi mieć solidnych grajków i dzieciaki ogrywać, nie? Tak, no właśnie, nie? I skupić się na ogrywaniu właśnie no, tego nowego pokolenia, tylko że no, właśnie do tego jest potrzebny trener, nie? Ja jestem ciekaw, co ze Solskjaerem będzie, nie? No bo... Jego pobyt w United to jest taka sinusoida, nie? Tak, wiesz, było świetnie, a potem nie, dobra, koniecznie czego trzeba wywalić. A teraz nie, no kurczę, dobrze idzie. Ale Ole to jest najbardziej wkurzający trener na świecie. Jak widzę, że on się wiesz, po każdej prostu cieszy i uśmiechnięty, nie? Ale coś tam było dobre. Jakieś, wiesz, parę zagrań było fajnych, więc będzie lepiej. Mówię, no nie, no to też musisz się za to bardziej wziąć, człowieku. Jesteś trenerem jednego z najbardziej sytuowanych zespołów na świecie. Nie możesz sobie tak podchodzić, wiesz, jakby to była duża podwórkowa, nie? Oni no, chłopaki grają, jest fajnie. No ja mam cały czas takie podejście, jakie miałem. Już pamiętam, że kiedyś dostaliśmy to pytanie chyba gdzieś w Q&A czy coś, czy powinni go zwolnić, czy nie. Ja jestem zdania, że jeśli nie ma, wiesz, na, nie wiem, na rynku w tym momencie kogoś, kto po prostu byłby pewniakiem i na zasadzie, że dobra, wykładamy, wiesz, dajemy mu taką pensję, jaką chce i spełniamy jego warunki i tak dalej, niech robi, to nie warto zmieniać, wiesz, na kogokolwiek, nie? Bardzo często kluby robią tak, że a dobra, zmieńmy go na kogokolwiek, to chociaż przyjdzie, wiesz, nowa miotła i będzie coś się zmieni przez jakiś czas, może będzie lepiej. Nie czaję na przykład czemu Tottenham po tym, jak się rozstali z Pochettino, to zatrudnili tego Mourinho tylko dlatego, że był wolny akurat po drodze i no dobra, to weźmy tego, nie? Niech ten. Bo wiesz, że to nie jest, że to nie będzie projekt na lata, nie? Wiesz, że to jest ten gość, który przyjdzie na sezon 2 i tyle i do widzenia. Więc ja szczerze mówiąc jestem za tym, żeby niech sobie będzie ten Solskjaer, on ma doświadczenie też z prowadzeniem młodych piłkarzy, więc niech ich ogrywa, chociaż najwyżej jest, wiesz, za sezon dwa przyjdzie ktoś lepszy, może na Pochettino właśnie. Tak, też było widać, że brakuje jednak tego lidera na boisku, nie? Który by to poukładał, a teraz przez te kilka meczy, gdzie jest ten Fernandez, to wygląda to całkiem nieźle, nie? I widać, że tu jest jakaś synergia zachodzi między tymi zawodnikami w końcu, nie? Widzisz, że też życie odzyskali ci, którzy już myślały, że tam już nic z nich nie będzie, nie? Na przykład ten wieczny talent, młodziutki Martial, który już ma ile, 25 lat?
No to wiesz, na takiego zawodnika to już jest ten wiek, gdzie już, powinien być na... On powinien być na poziomie powinien być na poziomie Mbappe, nie? Przynajmniej. Chociaż wiesz, gdzieś tam patrzyć mu za plecy, nie? A on no się gdzieś pogubił, ale to też wina, wiadomo, tego jak był klub zarządzany, nie jak to wszystko wyglądało. Stracił sporo, myślę, u Mourinho, nie? Gdzie ten Mourinho go tam rzucał po tych skrzydłach gdzieś ten. Teraz też zdarza mu się grać oczywiście na skrzydle, no, ale widać, że ma dużo bardziej ofensywne jednak tutaj obowiązki niż wcześniej, a to jest kurczę no ofensywny gracz, nie? Mam wrażenie, że to wygląda lepiej, nie? I podejrzewam, że przyjdzie w tym sezonie to może już ciężko, ale w przyszłym sezonie, jeśli Solskjaer zostanie, no to też pewnie przyjdzie jakiś gorszy okres, bo to wciąż nie jest, wydaje mi się, ekipa, żeby wiesz, dominować ligę czy coś. Boże, jakby to był Ferguson i by dokupił jakiś typów, wiesz, typu Johnny Oshie, to może, ale póki co to nie wiem, że to jest skład, żeby się bić tutaj z najmocniejszymi, ale do tej Ligi Mistrzów chociaż mogliby się kwalifikować, nie? Regularnie i sobie tutaj walczyć. No na razie jeszcze póki co odpukać są na miejscu jeszcze dającym tę możliwość. Może wygrają Puchar UEFA, może i ten, kto wie. Kurczę, jakby teraz Ferguson tam wszedł, to by pewnie Lingarda w przyszłym sezonie sprzedawał do Realu Madryt, nie? Nie zdziwiłbym się. To z tych graczy Fergusona, to oni, wiesz, grali tam 10 lat w Manchesterze, a potem szli do jakiegoś, nie wiem, tam Leeds, czy Evertonu, czy czegoś takiego i znikali po dwóch sezonach, nie? Dalej jest sporo takich piłkarzy w Manchesterze, nie? Którzy mają równą szansę, żeby odpalić i, wiesz, być filarem drużyny na 10 lat, a jednocześnie nie zdziwię się, jak za sezon pójdą do Southampton czy coś i tyle ich widzieli, nie? Ja tak myślałem, wiesz, z Danem Welbeckiem myślałem kiedyś, że będzie, że z niego wyrośnie dobry piłkarz. Potem poszedł do Arsenalu, no i tak sobie powiedzmy było, nie? Z paroma piłkarzami już tak miałem, no ale... To jest najgorsze, to jest przypadłość tych napastników, nie? Angielskich, którzy najczęściej się gubią. Jeden ten Harry Kane im wyszedł, który jest naprawdę fenomenalny, ale mamy właśnie, jak mówisz, Welbecka, mieliśmy tego Daniela Sturridge'a, który też zupełnie się pogubił. I to zawsze była ta strata. Od lat, nie? Kiedy się tam, że epoka Shearerów skończyła i była bieda. No mam nadzieję, że tak nie będzie, wiesz, z Rashfordem, że on dalej się będzie tak dobrze rozwijał jak teraz, nie? Bo mają tego Greenwooda, mają Rashforda i zobaczymy, jak to pójdzie. Fajne chłopaki, kurczę, to jest tak coś nowego dla tej angielskiej piłki, nie? Taka pewność w końcu, nie? Że tam zawsze kogoś brakowało, zawsze było to zapychanie tych dziur, nie? Jak tam się wystawiało tego. Jezu, jak była ta dwójka, był Peter Crouch i ten taki wielki, wielki czarnoskóry, ten. I oni tak śmiesznie zawsze kogoś się wyglądali. On z Owenem jeszcze grał, Jezu, nie, on grał z Owenem wcześniej. Aj, ktoś pewnie przypomni w tych komentarzach. On grał w Liverpoolu i później gdzieś jeszcze. Ja pamiętam, że był ten nie czarnoskóry, który też był wielki, Andy Carroll, który też z Crouchem wyglądał ciekawie. Ale ja Croucha pamiętam zawsze w duecie w Tottenhamie, czy czasami też w reprezentacji z Jermainem Defoe, który był niski i szybki i wiesz, miałeś po prostu idealny duet, gdzie jeden był ten wielki, tyczkowaty, tak. A drugi biegał, nie? I to był sposób Anglików przez długie, długie lata. Wszystkie te piłki długie na Croucha, to było najpiękniejsze rzecz na świecie. Jezu, ja tak uwielbiałem Croucha. To jest taki typ zawodnika, którego lubię oglądać na boisku, bo nigdy nie wiesz, co się z nim stanie, z jego ciałem, nie? Jak się ułoży, nie? Bo on się sam nie układał. To ciało, wiesz, zawsze robiło, co chciało, nie? Ach, no nic. Ja powiem ci, że ja ogólnie w tym roku raczej właśnie jestem trochę do tyłu i bardziej nadrabiam rzeczy, wiesz, coś się wydarzy i dopiero doczytuję, niż jestem na bieżąco, przez to, że kurde, Football Managera nie gram w tym roku. Zawsze jak grałem, no to wiesz, byłem na bieżąco z tymi wszystkimi składami, kto gdzie jest, kto gdzie przechodzi, no bo odpalałem jakąś nową karierę i od razu wszystko było inaczej. A w tym roku stwierdziłem, że za dużo mi to czasu pochłaniało, więc zostają mi tylko serwisy informacyjne i od czasu do czasu oglądanie jakiegoś meczu, co też zwykle trudno mi znaleźć czas. Premier League przez Fantasy League mam zawsze, wiesz, skopcykane. Wiem, jaką kto ma formę, bo z naszym wspólnym kolegą Arturem się ścigamy, wiesz, na punkty, mamy swoją małą ligę dwójkową i wiesz, tam wiem kto jest w jakiej formie, wiem, to ja zawsze sprawdzam wyniki, ja też jestem fanatykiem sprawdzania wyników, nie, wiesz, kto strzelił nawet asysty, nie, bo lubię to wiedzieć, nie, to jest taka schiza, wiesz, od dzieciaka, nie, żeby wiedzieć, wszystko sobie tam katalogować w głowie, no to więc śledzę to, no i śledzę tą nieszczęsną Serię A,
Ale Serie A śledzę dlatego, że Atlanta Bergamo, straszne rzeczy się dzieją w Bergamo, ale Atlanta miała tak cudowny sezon. I to jest zespół, wiesz, to jest najlepszy typ zespołu, jaki uwielbiam oglądać, nie? Że oni, nie patrzą, co się z tyłu dzieje, tracą 3-4 bramki, ale z przodu mają 7-8, nie? I to jest tak piękny, ofensywny futbol. Jak wzięli tego Ilčića, którego już, wiesz, parę lat temu się mówiło, że tam Legia go nie weźmie, nie? I nikt go nie będzie chciał, bo to jest zawodnik, wiesz, już skończony, już stary, koło 30, nie? Zaraz już go można tam, wiesz, wyrzucić na śmietnik i historii, nikt go nie będzie pamiętał, nie? A teraz ty, wiesz, 4 bramki w Lidze Mistrzów, nie? Już, wiesz, poza fazą grupową, nie? No to są po prostu niesamowite rzeczy, nie? Jak on się potrafi ustawić, jak potrafi przypieprzyć. To jest niesamowite, co się stało z Atalantą. I kurczę, że to musiało wejść wszystko, nie? I taki koszmar się musi dziać w Bergamo, nie? Bo kurczę, no. No niestety, nie? No, i to zresztą no, Liga Włoska też ucierpiała na tym, nie? Też tak, ona się będzie podnosiła i to nie sezon, tylko z dwa przynajmniej. A też nie jest tak, że kurczę sobie świetnie radziła ta Liga Włoska do tej pory, nie? Jakby przypadkiem wiele klubów zaliczyło taki regres formy. Tak, no mieliśmy, wiesz, to nie była nawet Liga Włoska, to były od paru dobrych lat Juventus i przyjaciele, nie? No niestety. Ja miałem nadzieję, że właśnie w tym roku w takim razie, jeśli już ten futbol klubowy sobie troszkę odpuściłem, to chociaż pooglądam te reprezentacje, jak Senaury będą grały, no ale też nic z tego niestety nie wyjdzie. Zresztą no, fakt, że wiesz, że z lekką ręką przełożyli sobie to euro, a jeśli chodzi o te rozgrywki klubowe, no to cały czas trwa kombinowanie, jakby tu jeszcze może rozegrać te kolejki, bo to są duże pieniądze, no to też mnie nie dziwi, nie? No bo to nieporównywalnie większa kasa jednak. W ogóle wiesz co, ta formuła też euro była zabójcza już po tym, co się działo. Tak. Szczególnie w tej sytuacji, nie? To już zupełnie nie. Wiesz, gdyby to miało być zamknięte w ramach jednego kraju, wiesz, bez podróżowania w kółko wiesz, z jednego do drugiego, no to... Tak, a to wiesz, że to też nie jest event, który możesz w jakikolwiek sposób rozegrać bez kibiców, nie? Bo to jest samobójstwo. Jak jeszcze rozgrywki ligowe możesz poprowadzić przy zamkniętych stadionach, to tutaj już wiesz, żeby tylko przez telewizję to było... No... Też wiesz, jak się pojawiły te pomysły. Ciekawe, czy naprawdę będą się tego trzymać, żeby to było w jednym miejscu, czy jednak, wiesz, spróbują zostawić tak, jak teraz było, nie? Żeby to w różnych krajach było. To jest bzdura, no w ogóle. To jest bzdura, nie? I wiesz, że to... Nawet jak epidemia się uspokoi czy coś, to nadal będzie utrudnione, wiesz, utrudnione podróżowanie, będzie wzbronienie się przed jakimkolwiek, wiesz, dalszym podróżowaniem przez długi, długi czas, nie? Tak, ale kurczę, to nawet, wiesz, jeśli chodzi o klimat, są imprezy, to znaczy, no nie widziałem jeszcze, jak to wygląda, ale podejrzewam, że to nigdy nie ma takiego klimatu, jak masz euro w jakimś konkretnym państwie i wiesz, że cała atmosfera wokół tego jest budowana, wokół, wiesz, jakiejś specyfiki, nie? Pamiętam, nie wiem, euro w Portugalii na przykład, gdzie były to takie stadiony w ogóle, jeden zbudowany wokół jakiejś góry, czy czegoś. Kurczę, w Mistrzostwa Świata w RPA, gdzie się wydawało, że RPA to jest koniec, nie? Tam jadą do tych bieda, wiesz, te chatki właśnie, lepianki, wiesz, z różnych materiałów, nie? A tak było, wiesz, tak było na początku, nie? Że jak to w RPA robi, takie coś na końcu świata, nie? A później się okazało, że jeden z najpiękniejszych turniejów, jaki w życiu widziałem, nie? Kolorowy, wszyscy w jednym miejscu skupieni, nie? Działo się dużo. No, wuwuzele. Ja nawet te wuwuzele miło pamiętam dzisiaj, nie? Bo, tak, a to głównie przez to, że Shakira, wiesz, Time to Africa. No właśnie mam wrażenie, że w momencie, kiedy mamy ileś tam tych państw, no to trudno, wiesz, o oddanie klimatu każdego z nich w tym momencie. Więc nie wiem, to jest przestrzelony pomysł, no ale wiemy jak bardzo tutaj momentami dziwne decyzje podejmują federacje piłkarskie, nie? Więc no... No a już w ogóle a propos jeszcze na koniec Anglików, ostatnio chyba Łukasz Fabiański, bramkarz West Hamu, powiedział, że no, że pewnie wrócimy do grania bardzo szybko, bo tutaj generalnie nasze zdrowie to się za bardzo nie liczy. A to jest tak. To jest prawda. Ja od razu jak to usłyszałem, to mówię, wiesz, że pierwsi, którzy wrócą do gry, to będą Anglicy, bo przez to, ile oni tracą dziennie pieniędzy, że nie grają, to jest po prostu, to są kolosalne pieniądze, więc oni nawet jakby mieli, wiesz, tam z tą gorączką się turlać po tym boisku i tak by grali, nie? Właśnie w Premier League za duże pieniądze po prostu wchodzą w grę, nie? Żeby coś... Ja jestem... Jeśli nie wyjdzie im wznowienie tych rozgrywek, to oni, wiesz, oni to rozegrają, nie wiem, na jednym stadionie, jak będzie trzeba, wszystkie po prostu po kolei. Będą grać... grali, wiesz, na tym, futsal, nie? I oni będą grać, nie wiem, po 3 spotkania, wiesz, tygodniowo, jeśli będzie trzeba, albo i więcej. No, wiesz, oni dadzą radę, bo po Boxing Day i takie, oni są nauczeni, że się da, jak trzeba. Tak. Szczególnie, że no i tak wszyscy w tym roku zakładali, że, znaczy wszyscy, no, wielu piłkarzy, powiedzmy, zakładało, że w tym roku pogra trochę dłużej w związku z Euro, nie?
No dobra, to będziemy sobie na tym kończyć. Dużo, dużo przyjemniej się mówiło mimo wszystko o tutaj, nawet o tej sytuacji, niż o tej kurtej kreskówce, która jest po prostu z dupy. I nie wiem, może niech ktoś to poprawi, czy coś, niech ktoś to zrobi dobrze. Został rok, w takim razie może lepiej by to zwinąć i wziąć ten scenariusz, niech ktoś go przerobi i oddać to jakiemuś studiu, które zrobi dużo lepszą animację. Poszukajcie jakichś ludzi w internecie, podejrzewam, że zrobią we Flashu znacznie lepsze rzeczy. Niż tutaj. Żeby nie trzeba robić masówki nawet, że musi być te tam, wiesz, 30 odcinków i czy coś, zróbcie 5, ale dobrych naprawdę, konkretnych, nie? Które ci przekazują wartości, ale i wyglądają estetycznie i można je na świecie pokazać bez wstydu, nie? Że wygląda jak wygląda. Tak, to spokojnie może być pomyślane jako coś, co wyjdzie poza Polskę, nie? No nie, ale nie w takiej formie. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że te osoby, które nam ostatnio pisały, że och, ale bym chciał, żeby Radek tutaj pogadał z Łukaszem o piłce troszkę, co jakiś czas się pojawia taki plan, tylko że mówię, ja jestem trochę do tyłu mimo wszystko w tym roku, postaram się może nadrabiać trochę więcej tego, głównie śledzę, co się dzieje tam w Anglii i to niestety tyle, no bo mówię, bez menadżera to ciężko ciężko tutaj te składy ogarnąć i w ogóle. Ale nie wykluczamy, nie, że od czasu do czasu tutaj możecie też zadawać nam pytania na przykład za pomocą tipów lub superchatów i wtedy oczywiście chcąc nie chcąc będziemy musieli odpowiadać. Ja chcę zawsze. Pytajcie, wiesz, klasyczne rzeczy, jakieś przedpotopowe, więc z chęcią to powiem. No właśnie. Najlepiej, żeby to były takie pytania tak gdzieś tak do 2012 włącznie. No, tak niech potem... ktoś mnie spyta o Manchester United, LKS Łódź w 97 roku. ja numer buta Tomasza Wieszczyńskiego podam, jak będzie trzeba. Niech mi ktoś to pyta o ten sezon, kiedy Polonia Warszawa mistrzostwo zdobyła, to ja mogę wszystko powiedzieć. Każdy mecz wygrywali 1-0 albo 2-0. Tak, i wtedy Kiełbowicz strzelił bezpośrednio z rożnego. To był pierwszy raz, kiedy widziałem, że ktoś w lidze strzelił bezpośrednio z rożnego. Tak, to był Kiełbowicz jeszcze w Polonii, o ile dobrze pamiętam. Tak. No, Jezu, więc na wyrywki po prostu. To jest to moje czasy. Teraz. Wiesz, to był okres, kiedy ja myślałem, że najlepszym napastnikiem w historii jest Grzegorz Mikulenas. W ogóle ten cały zaciąg litewski, wiesz, w Polonii, nie? Ten Janka Łuskas, I te spory, który Tomasz Sokołowski jest lepszy. Tak, pierwszy czy drugi, nie? Jezu, to zawsze wiesz, że co sequel zrobili Tomasza Sokołowskiego, nie? I tak, bo było dwóch Tomaszy Sokołowski, nie? No. Jezu, i najlepszy polski napastnik Sylwester Czereczewski, nie? Wtedy, No. I Mirek Czeciak. Był ten piękny sezon, gdzie było trzech królów strzelców i wszyscy tam mieli, tak, gdzieś bramek czy coś. No, i nawet napastnikiem nie był Arek Bąk wtedy, a i tak był król strzelców. Dobre, najlepsze czasy dla polskiej piłki po prostu. Wtedy było tak swojsko, a teraz Lewandowski w Bayernie strzelał bramki. Czekaj. Był Arkadiusz Bąk w Polonii grający wtedy, był Sylwester Czereczewski z Legii i Mariusz Szutła w Ruchu wtedy jeszcze grający, tak. No właśnie, więc jeśli macie tutaj też wspomnienia i sentyment, to możecie pytać. Jezu, ja czytałem, na przykład jechałem do dziadka, czy do jednego, czy drugiego i tam zawsze się walał jakiś przegląd sportowy, tam takie, wiesz, cały rocznik, kurczę, bo u jednych moich dziadków był taki piec do palenia, wiesz, tutaj ogrzewania mieszkania, więc żeby było na podpałkę, a te gazety oczywiście na takim papierze, to się idealnie sprawdzało, nie? Więc obok pieca leżała taka cała gigantyczna kolekcja przeglądów sportowych, to sobie brałem, oczywiście sprawdzałem wyniki i tak dalej, oglądałem sobie te herby klubów i tak dalej, to były te piękne czasy, kiedy tak, właśnie... to był nasz internet wtedy. No, to nasz internet. Wszystko, cała biblioteka. Pamiętam jak w piłce nożnej zawsze były te, wiesz, takie, tylko w piłce nożnej były te krótkie opisy, wiesz, tam zawsze były wyniki lig i były krótkie opisy, na przykład, wiesz, Liga Turecka i coś zawiesiło. No właśnie, przywiesiło mi się, no. Czekaj. Coś przycięło, nie? Teraz działa? Mhm. Czekaj. O, dobra, to bez tego, to będziesz mógł wyciąć, będziemy mogli kończyć. Bez tej Ligi Tureckiej, słyszysz mnie? Nie, ja teraz jestem ciekaw, co było w piłce nożnej. A, no bo w piłce nożnej zawsze były, wiesz, na końcu te wszystkie ligi były podsumowania, nie? I takie krótkie opisy były. I były, wiesz, te główne ligi, jakaś włoska, hiszpańska. Kurczę, nie powiem ci tego, bo znowu cię zawiesiło. No to nigdy się nie dowiemy, co było w piłce nożnej. Nie powiem ci tego, bo cię znowu zawiesiło. Musimy skończyć, bo nie trudno, musimy tego. Kończyć. Liga Turecka. Liga Turecka była.
No dobra, słuchajcie, to dajcie nam znać, jak wam się podoba kosmiczny wykop, czy może słuchaj, no może faktycznie jest tak, jak ty wspomniałeś, że siedzi dwóch starych typów i narzekają na animację dla młodych, a na przykład wy macie swoje dzieci albo macie młodsze rodzeństwo, które zareagowało super pozytywnie. No to dajcie nam znać. Tutaj się może zrewidujemy, tutaj może może nie to, jak nam się podoba, ale chociaż to, jakie szanse to ma, żeby się spodobać dzieciakom. I no, dać nam znać generalnie, jak wam się podoba ten pomysł i wykonanie. A jeśli macie też jakieś refleksje dotyczące piłki w ogóle, no to również się możecie tutaj z nami podzielić. Musimy w ogóle kiedyś na przykład, nie wiem, pograć sobie FIFA na przykład i zrobić stream z tego i wtedy sobie przy tym pogadać, nie? Jak kiedyś będziesz w Warszawie, to myślę, że można zorganizować. No, więc i wtedy zrobimy stream, wtedy będziemy mogli gadać o czym tam chcecie, o Czereszewskim, o Mosurze. Jak Piotrek Mosur, nie, ty za bardzo mnie wpędzasz w te rejony. Wiesz, cały skład Legii z Igorem Koziołem na obronie. O Jezu, to była ściana. Jeszcze, wiesz, w ogóle jak my wtedy dwójkę mieliśmy na obronie, mieliśmy tego, Tomka, nie, Jacka Zielińskiego i Tomasza Łapińskiego. No. Myślałem, że to jest najlepsze. To tak. Jest najlepszy polski wąs. Jeżeli pod Broźnią, pamiętam, że a propos długowiecznych piłkarzy, on też tam strzelał przecież, kurczę. Tak, oni później pamiętam, jak oni zrobili tą swoją tą polską kolonię w Chicago Fire. Był Podbrożny, Nowak i Kosecki chyba, nie? Chyba tak. No to tak. Wtedy Robert Warzycha jeszcze grał w MLS, ale nie, to MLS kiedy indziej. To jest materiał na cały odcinek, także na razie zostawiamy. Dobra, słuchajcie, tak jak wspomniałem, jeśli macie jakieś pytania albo chcecie, żebyśmy o czymś jeszcze pogadali konkretnie, no to możecie nam zadawać to za pomocą Tibble lub Superchatów. Ze mną był Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Szykują się odcinki Q&A, growego, regularnego. No i oczywiście wrócimy też do tematu tego, co się dzieje w kulturze w związku z koronawirusem, ale to dopiero jak się troszkę tego nazbiera. Tymczasem żegnamy się, trzymajcie się, cześć!